A czemu trzeba przelać 30 zł, GB? Już ci mówię, dlatego, że chcemy, by każdy z rekrutów podszedł na poważnie do tematu. My podchodzimy mega poważnie, mamy programistów, mamy grafików, mamy osoby dział kreatywny, mamy wszystko, żeby to było jak najbardziej poważne. Jak byłoby bezpłatne, to by przyszła masa osób niepoważnych, ktoś by pograł 5 rund, mówi, że mu się nie podoba, to by strollował, bo za darmo. Mam golda, możesz do klanu? Oczywiście, każda ranga może do klanu. Czy będzie projekt transmitowany? Będą filmy, nie będzie live'a. Odnośnie meczy, czy podczas gry na TeamSpeaku nazywają trenerzy lub będzie jakiś podsłuch, ja też tam zachowywać Chrisu. Trenerzy siedzą z wami na TeamSpeaku. Nagrywają całego TeamSpeaka i obraz z gry. 13-1, jak będzie wyglądać losowanie drużyn miksy? Nie, Kuba, co ty gościu? Co ty gościu? Jeżeli chodzi o armię, przede wszystkim pozycje, będę was dobierał pozycjami. Rzecz, którą już znacie, czyli prowadzący AWP Rifler. Później domyślam się, że będzie spory brak prowadzących, więc będziemy kombinować tak, żeby byli chętni prowadzący. Kolejna rzecz to jest taka, że będzie trening przed meczem, a nie żadne miksy, bo ja chcę was potem wziąć do drużyny, a nie do miksu. Jest przygotowany dla was niezbędnik rekruta. Tak to nazwałem, ale pewnie będzie nazwane inaczej. Już tam osoby z działu kreatywnego wymyślą piękną nazwę. Dostaniesz info od nas, co musisz zrobić wcześniej, żeby być gotowym do gry, i IP TeamSpeaka. Są jakieś ograniczenia, facet? Zależy. Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Do uzgodnienia, do uzgodnienia będą terminy. Każdy z was ma prawo do jednej zmiany terminu, ale postaramy się tak, żebyście nie musieli z niej korzystać. Czyli dostaniecie termin swój, powiedzmy, nie wiem, zostaniesz wylosowany. Termin twój to jest 8. A odbywają się rekrutacje 8, 9, 10. To wtedy powie, że nie możesz grać 8, to leci pierwsze zapytanie, czy 9, 10 ci pasuje i próbujemy kogoś z 9, 10 przesunąć na 8. A jeżeli okaże się, że nie możesz, wtedy możesz normalnie formularzem sobie na inną datę, którą już sobie samemu ręcznie wybiera. Czy dziewczyny też mogą spróbować? Oczywiście, że mogą spróbować, zapraszamy zarówno panie, jak i panów. Do kiedy trwają zapisy? Zapisy trwają do 20 listopada wstępnie, termin może jeszcze ulec jakiejś minimalnej zmianie. W tym komunikatorze będziemy się porozumiewać podczas meczy, korzystamy z oldschoolowego TeamSpeaka, adres TeamSpeaka to ts.kubikcs.pl. Na tym TeamSpeaku będziemy siedzieć i organizować spotkania.